Cześć! Postanowiłem oglądać odcinki szkoły od 1 w górę, myśląc, że może nie będzie aż tak źle, ale jednak kiedy zacząłem oglądać, dochodzę do konkluzji, że poziom abstrakcji tych odcinków jest coraz bardziej pojebany. Oglądając dzisiejszy odcinek, bardziej przekonuję się o tym, że chciałbym mieć syna i to nie jest żaden atak. Po prostu syn jest tańszy i bezpieczniejszy. W dzisiejszym odcinku poznamy niezależne i dojrzałe kobiety. Kurwa ta. Szczerze mówiąc, nie wiem wam, jak mam to wytłumaczyć, więc może przejdźmy do odcinka, ale zostaw łapkę w górę, żeby mnie zmotywować do działania, a przede wszystkim subskrypcję, żebyśmy tu powiększali nasze kochane grono. Daj mi suba, daj mi suba, daj mi suba, bo ja bez twojego suba żyć nie mogę. Ole, ole, ole. Daj mi suba, ole, ole, ole. Ole, ole. 16-letnia Zosia 3 lata temu straciła mamę. Wychowuje ją ojciec, który zupełnie nie rozumie dorastającej córki. Nastolatka od kilku tygodni uczy się w liceum w klasie 1A. Zosia nienawidzi chodzić do szkoły, bo z powodu ubioru jest obiektem kpin i zaczepek innych dziewczyn. Naprawdę nie rozumiem, jak można kogoś obrażać za ubiór, szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy te style ubiorów są ze sobą tak jakby wymieszane. W dzisiejszych czasach trudno odróżnić na ulicy, kto jest bezdomnym, a kto nie, gdyby nie pewne szczegóły, o których pewnie każdy wie. Bez obrazy, ale to jest fakt, a nie hejt. Ty w ogóle pierzesz te ciuchy? Hello? Głucha jesteś? Daj mi spokój. Ty, ruda, weź odwalsz się od niej. No bo co? Bo może nie ma kasy na te ciuchy. Dobra, weź się nie odzywaj. No właśnie, zamknij mordę. Ty jesteś mądra, bo twoi starzy siedzą w Anglii i masz co chcesz? A ty nie masz? Jej starzy nie pracują na zmywaku w Anglii tak jak twoi. A ona by się mogła przebrać, bo po prostu śmierdzi. Słuchaj. W obronie Zosi staje Kinga. Kinga, podobnie jak Zosia, w klasie nie ma żadnej przyjaciółki. Jej rodzice pracują w Anglii, a dziewczyna mieszka z 80-letnią babcią. Weź się ode mnie odwal! Nie od dziś wiadomo, że Rude to jest jednak wredne. Chociaż ja mam rudego kota i też jest wrednym. Małkowska, ile ty masz lat? Kiedy ty wreszcie zrozumiesz, że nie jesteś już w gimnazjum, tylko w liceum i chyba najwyższy czas dorosnąć? Aniu, proszę, pozbieraj projekty, bo za chwilę lekcje zaczynamy. Słuchaj, Zosia, nie przejmuj się nią. To głupia ruda małpa. Wiesz co, za chwilę ci przyniosę. Ruda tańczy jak szalona, krzyczy, piszczy, to jest ona. Rudą lalę pokochałem, z nią noce są spania. Kurwa, nie pamiętam. Ja nie słucham disco polo, to samo w sobie w ciebie wchodzi, tak jak... Przekonamy się w dalszym etapie odcinka. Wiem, że się okropnie ubieram i ciągle chodzę w tym samym. Ale co ja mam robić, jak ojciec w ogóle nie daje mi kasy? Nie rozumie, że potrzebuję na nowe kosmetyki albo ciuchy. Mama nie żyje, więc kto ma mu to tłumaczyć? Ja mam już dość bycia pośmiewiskiem w szkole. Na przerwie Kinga chce porozmawiać z Zosią o jej kłopotach. Uważa, że może jej pomóc w zdobywaniu markowych ubrań. Od kiedy rodzice 16-latki wyjechali do Anglii i przestali się nią interesować, Kinga uznała, że w życiu musi sobie sama radzić i od kilku miesięcy zarabia pieniądze jako prostytutka. Mamy tutaj przykład silnej, niezależnej kobiety. Dzięki, ale ja nie mam się z czego oddać. Spok, mam dość kasy, nie musisz mi zdawać. Zazdroszczę ci. Mój ojciec jest beznadziejny, na nic mi nie daje kasy. Słuchaj, weź górę i moi starzy wyjechali do Anglii, robię co chcę. Przynajmniej wysyłam ci kasę. Słuchaj, mam w dupie ich pieniądze. Sama sobie daję radę. Patrząc na to, jaką pracę wybrała, to faktycznie w dupie ma pieniądze. Istna skarbonka. Ale przynajmniej wiemy, że zrobiła to z wyboru, ponieważ jest silna, niezależna kobieta. Sama sobie daję radę. Ciekawe jak. Słuchaj, musisz się jeszcze trochę nauczyć tego życia, wiesz? Zobaczysz, możesz żyć sobie naprawdę jak gwiazda. To znaczy? Co robisz dzisiaj po lekcjach? Idę do domu. No to słuchaj, pójdziemy razem na miasto. Co ty na to? No spoko. Będzie naprawdę fajnie, mówię ci. Tego typu niezależne kobiety mają tylko jedną wadę. Są zależne. Zapisujemy pierwiastek z 8 plus pierwiastek z 50 plus... W tym roku do drugiej klasy gimnazjum przyszedł nowy uczeń Dawid Migutko. 15-latek ma ADHD. Jest nadpobudliwy i nawet na chwilę nie potrafi się skupić. Dawid na lekcji matematyki bardzo stara się zrozumieć, o czym mówi nauczycielka Teresa Kremer. Jednak szybko traci wątek i zaczyna się denerwować. Pierwiastków z 2. Zauważamy, że... Proszę pani, za szybko! Nie krzycz.
Wytłumaczę jeszcze raz. Każda liczba pod pierwiastkiem jest iloczynem liczby 2. Zgubiłem się. A ty pokaż, jak napisałaś. Oddaj zeszyt koleżance. A ty rozumiesz? Padaj, chłopie. Chłop, co podchodzi, bierze jak swoje. Jestem fanem. Wiem. Nie powinienem się śmiać, ponieważ chłopak jest chory. Ale to jest zabawne. No co mam powiedzieć, no. Każdy z nas miał taką sytuację, że nie wypada się śmiać, ale w głębi duszy próbujesz powstrzymać śmiech, bo jednak nie wypada, ale jest to śmieszne. Ty weź siadaj, nie słyszę, co się do ciebie mówi. Ale... Niech pani to napisze jeszcze raz, bo ja nic nie rozumiem. Jakoś wszyscy rozumieją, tylko nie ty. Dziwne. Chłop totalny szef podchodzi do tablicy jak u siebie w domu. Kurwa, jeb, ścieram, nie rozumiem i chuj mnie to obchodzi. Tłumacz jeszcze raz. Nie rozumiem, więc wytłumaczysz mi jeszcze raz, a jak nie, to mam gąbkę i nie zawaham się jej użyć. Co powiedziałeś? Wow. Odbiło ci, chłopie? Dawid, uspokój się. A ty spadaj na emeryturę, starajęco. Dawid, kiedy się zdenerwuje, staje się agresywny. Jednak Teresa Kremer, która jest doświadczonym pedagogiem, potrafi sobie radzić z takim zachowaniem. Najpierw mnie przeproś, potem usiądź na miejsce, bo inaczej będziesz miał kłopoty. Ja nie żartuję. No dobra, przepraszam. Wykwalifikowany pedagog jak chuj. W sumie to każdy seba jest pedagogiem. Masz jakiś kurwa problem? Nie, nie mam. No i zajebiście, 200 za robotę. No i co, Zosia? Masz coś tam fajnego, bo tutaj nic nie ma. Po lekcjach 16-latki Zosia i Kinga pojechały do centrum pochodzić po sklepach. Zosia po raz pierwszy od śmierci matki poczuła, że ktoś się nią interesuje. Dziewczyna na wyprzedaży znalazła sukienkę, która jej się bardzo podoba. Jednak wie, że od ojca nigdy nie dostanie na nią pieniędzy. Jesteś mała, drobniutka? I super, przymierzaj ją, szybko. Kinga uważa, że wystarczy kilka modnych ubrań, żeby Zosia nabrała pewności siebie i zaczęła się sobie podobać. No, Zośka, jak tam? No, już chyba. Wow. No ekstra wyglądasz, naprawdę świetnie. Boże, o matko. Wszystko mi dało za taką kieckę. No słuchaj, nie musisz się o to nikogo prosić. Zgadnij kto? Rodzice. Do Kingi dzwoni z Anglii matka. No, właśnie idzie ze znajomymi na imprezę do pubu. Tak, spokojnie, niczego nie potrzebuję, mam kasę. No mam i już. Powiedziałam, że nie potrzebuję waszej forsy. Cieszę się. No to jak się tak martwisz, no to przyjedź. Nie da rady. No pewnie, dobra. No, cześć. Co ja mam zrobić, żeby ojciec mi kupił takie coś? Słuchaj, nie potrzebujesz ojca, żeby ci kupił taką kieckę. Co myślisz, że on się tobym w ogóle interesuje? Macie gdzieś. A moi starzy dzwonią do mnie, bo i pytają się, czy mam kasę. Kinga została prostytutką, bo chce być niezależna od rodziców. Czuje się dorosła i chce sama radzić sobie w życiu. Panie lektorze, proszę mnie nie wykańczać psychicznie. Jak pan może takich słów używać? Silna, niezależna kobieta. Pańska córka to Sean. A co to Sean? Kurwi Sean. Patrz się, widzisz tamtego frajera? Chcesz tę sukienkę? On ci ją kupi. Zwariowałaś. No co ty? Patrz i utrz się. Proszę cię, nie idź do niego. Ale popatrz się na siebie, jak ty wyglądasz. Musimy coś z tobą zrobić. Mogę ci na początek pożyczyć kilka ciuchów, okej. Okay. No ale to nie załatwi twojego problemu. Wiem, ale... Ale słuchaj, więcej pewności siebie. Zośka, dasz radę, nie bój się. Ja ci wszystkim pomogę. Zobaczysz. Cześć, Paweł. O, cześć. 16-latka zna mężczyznę. To jej klient. Kinga chce pokazać Zosi, jak łatwo dostać pieniądze za seks z dorosłym mężczyzną. Podoba ci się kiecka? No tak, tylko wiesz, trochę droga. No to co? Idziemy chwileczkę? No jasne. Idziesz z nami? No co ty? Chodź. No to nie. Zaraz przyjdę. Jak ona może to robić? Przecież to jest dobleśne. Ja w życiu czegoś takiego nie zrobię. Ona chyba zwariowała. To jest... Ona normalnie puszcza się za kasę. Jak to mówią, nigdy nie mów nigdy, bo nieznana jest data i godzina. Ale powiem wam, że ta kobieta to orkiestra talentów. Niezależna. Przedsiębiorcza i jeszcze motywator. Oby syn. Do szkoły przyjeżdża mama Dawida.
Kobieta samotnie wychowuje chłopaka. Jej mąż kilka lat temu uznał, że nie nadaje się na ojca i odszedł do młodszej partnerki. Dzień dobry. Reżyser tutaj powinien odwalić jeszcze, kurwa, dalszą fabułę, czyli że mama Dawida spotyka się z tatą tej córki. Oni zaczynają ze sobą być, ale Dawid zaczyna kręcić cudzą córką i zaczyna się, kurwa, familiada rodzinna. Jakbyście potrzebowali odcinków do Ukrytej Prawdy, to ja mogę napisać jakiś scenariusz. Dobry. O co chodzi? Dobrze, pani jest. Dawid jest bardzo podenerwowany. Bardzo proszę, żeby zabrała go pani do domu, dobrze? Kobieta kolejny już raz zostaje wezwana do szkoły. Ma żal do nauczycieli. Uważa, że ci nie rozumieją, co oznacza opieka nad dzieckiem z ADHD. Ja chcę zostać w szkole! Dobra, my w gry. Ja zostaję w szkole. Nie możesz, Dawid. A dlaczego? Weź plecak i idź z mamą. Ile ja bym dał, żeby nauczyciel kazał mi iść do domu, grać w gry, a nie siedzieć w szkole? W tym odcinku wszystko jest na odwrót. U mnie by wyglądało to tak. Damianie, nie możesz być w szkole, musisz iść do domu. Naprawdę? Wiem, że to straszne, ale tak. Kurwa, adios. Posłuchaj mnie, synku. Nie! Dawid, uspokój się. Uspokoję się, ale nie jadę nic. Kupię ci nową grę. Naprawdę? Kupisz mi nową grę? Tak, taką, jaką będę chciał? Jaką sobie wybierzesz? Świetnie! Gdzie biegniesz? Po kurtkę do szatni. Nie chcemy pani krytykować, ale nie może mu pani na wszystko pozwalać. A jak niby miałam go skłonić, żeby poszedł ze mną do domu? Co pani zrobiłaby na moim miejscu? Nie chcę tutaj urządzać scen. Do widzenia. Do widzenia. Czego oni ode mnie chcą? Cudów? Leki nie pomagają, lekarz też nie pomógł. Przecież Dawid nie chce się tak zachowywać. On po prostu jest chory. Za chwilę z tego wyrośnie, trzeba to jakoś przetrwać. Naprawdę? Da się z tego wyrosnąć? Mam 22 lata i jest szansa jeszcze przede mną. Dawid biegnie do szatni. Chce jak najszybciej się ubrać, żeby dostać od mamy nową grę. Jezus, co ty zrobiłeś? Popatrz, jak ja przez ciebie wyglądam, jestem cała mokra. No i dobrze ci tak. Do twojej matki. Co ty robisz? Boże, co ty robisz? Muszę iść do dentysty, Dawid, zwariowałeś? Po co do dentysty? Mówiona, zostaw mnie, proszę. Przecież masz ładne ząbki. Dawid, proszę. Dobra, chłop robi coś, na co my wszyscy nie mieliśmy psychy w szkole. Jeszcze wyrzucił jej telefon i tyle. Ja bym się jednak zastanawiał, kto tutaj jest normalny, ponieważ kto robi w takich sytuacjach... O nie, co ty robisz? Zadzwonię do twojej mamy! Kinga po szybkim seksie wraca do sklepu. Zarobiła 100 zł i jest bardzo zadowolona. Zarobiła 100 zł! Przedsiębiorczość jak chuj. Się dorobiła dniówki z Kubana, ale... Dopiero pewnie firmę rozkręca. Zuśka? Co ty odwalasz? Daj mi spokój. Weź, wstawaj. Nie rozumiem cię. Jak ty możesz to robić? No ale o co ci chodzi? Korona mi z głowy nie spadła i mam stówę w kieszeni. Jak możesz się tak poniżać? Poniżasz? To się ty przed swoim starym, kiedy go prosisz o jakieś marne grosze. Ale ty nie musisz, przecież twoi starzy wysyłają ci kasę. Mam w dupie ich pieniądze, rozumiesz? Sama sobie zarabiam. Serio wolisz kasę od tych frajerów? No tak wolę, bo to chodzi o zasady. Jakie zasady? Przecież ty się normalnie puszczasz. Ale co ty gadasz? No słuchaj się pewnie jakiś głupot. Zrobię z ciebie super laskę, będziesz naprawdę kimś. No kim? Dziwką? Zosia, nie bulwersuj się tak. Spokojnie, zabiorę cię teraz na obiad. Spokojnie sobie pogadamy. Jeszcze zmienisz zdanie. Nie wiem, o co chodzi z ojcem. Jestem fajną laską, podobam się facetom. Nie będę stała za jakiś barem, pracowała za marne grosze. Jestem niezależna. Zośka też tak powinna. Ona naprawdę powiedziała, że stanie za barem to marne pieniądze, kiedy właśnie zgarnęła tylko stówę. Ale najważniejsze, że jest niezależna. Następnego dnia ojciec podwozi Zosię do szkoły. Mężczyzna jest przedstawicielem handlowym, mało zarabia i nie stać go na drogie ubrania dla córki. Zosia to wie, jednak ojciec nawet nie próbuje zrozumieć, że córka czuje się gorsza od koleżanek. No dobra. Potrzebuję buty na WF. Ale co ty do mnie mówisz? Ale co ty mówisz? To nie do mnie tak, ty chamie pierdolone. Nowe buty? Na WF? Oj, już mi się nie podobasz. Oj, nie podobasz.
Przecież wiesz dobrze, że nie mamy pieniędzy. Nie mam pieniędzy na bólu. Musimy oszczędzać. Nie mamy kasy. Tylko ja ćwiczę w tenisówkach. Proszę cię. Wiesz co, przesadzasz. Nie przesadzam. Naprawdę, wszyscy się ze mnie śmieją. Ale zobacz, kto się z ciebie śmieje? Wszyscy są ubrani tak jak ty, elegancko wyglądają, tak samo jak ty. No co ty, przesadzasz trochę. Jasne. Patrz na moje ciuchy. Nie widzisz, jak ja wyglądam? No dobra, idź już, bo się spieszę. Co ja mam zacząć robić, żeby nie musieć od ciebie żebrać na głupią bułkę? Mam się zacząć puszczać? Ej, panienko, co to za słowa są? Nienawidzę cię. A drzwi, ogon masz? Zosia jest załamana. Czy właśnie jego własna córka zasugerowała mu, że się puści przez niego, bo go nienawidzi i on się przyjął drzwiami? Przysięgam, ten odcinek to jest jeden wielki ewenement. Ewenement? Ewenement. Ewenement. MML z chuj, kurwa. Czuję, że na ojca nie może liczyć. Przed szkołą na dziewczynę czeka Kinga. Hej! Ej, Zosia! Ej, co się stało? Nie chcę o tym gadać. Ojciec się znowu wkurzył, wszystko widziałam. Słuchaj, nie proszę go nie wiadomo o co. Poprosiłam tylko buty na wpływ, a on nawet tyle nie może mi kupić. Mówiłam ci, że macie gdzieś? Jakby mówiłam, żyła, tak? Jakby mama żyła, to byłoby inaczej. No ale ja nie mam. A ty skąd? Ze śmietnika wygrzebałaś tą kurteczkę? Weź, odwal się od niej, Małkowska, co? Popatrz się na siebie! Czemu ona generuje się w randomowych momentach? Ta szkoła ma więcej niż 2 metry kwadratowe. Ale zawsze ta Małkowska jest obok. Nienawidzę swojego życia. Ej, zrozum to. Słuchaj, nie potrzebujesz ani matki, ani ojca, żeby być super laską, rozumiesz? Będzie naprawdę fajnie, pomogę ci. I patrz, co mam dla ciebie. Kinga, wow. Ale ładna, ale przecież ona jest prawie nowa. Słuchaj, ja w tych ciuchach już nie chodzę, a tobie się świetnie przydadzą, rozumiesz? Dzięki. No to słuchaj, może skoczymy dzisiaj na miasto? Kinga uważa, że Zosia powinna sama zarabiać na siebie i tak jak ona, spotykać się z bogatymi mężczyznami. Kinga, ja bym nie potrafiła tak jak ty. Co byś nie potrafiła? Musisz spróbować, bo inaczej się nie dowiesz. Zobaczysz, że będzie naprawdę fajnie. Ale to jest okropne. Zrozum to. Zamykasz oczy i na nic nie zwracasz uwagi, a jak koleś jest przystojny, to mówisz, że może być naprawdę nawet przyjemnie. Co w tym może być fajnego? No sama zobaczysz, ale popatrz się, zrozum mnie. Dziewczyno, nie będziesz od nikogo zależna. Będziesz miała kasę, ciuchy, najdroższe perfumy, jakie mogą być, rozumiesz? Będziesz mieć wszystko. Zobaczysz. Nie będziesz musiała się ojca prosić o głupie kilka groszy na te buty. W sumie może masz rację. Powtórzę to sobie teraz, oby syn. Syn jest zdecydowanie tańszy i bezpieczniejszy. Kosmetyków nie potrzebuje. Jak będzie miał 3 bluzy, to będzie szczęśliwy. Jedyny wydatek to komputer, żeby miał w co grać. I piłka. No i tu masz narzędzie. Klasa Dawida ma dzisiaj lekcję informatyki ze swoim wychowawcą Piotrem Gądkiem. 15-latkowie uczą się edytować zdjęcia w programie graficznym. Dawid już prawie skończył, ale rozkojarzył się i nie wie, co robić. Potrzebujesz pomocy? Nie wiem, co dalej. Pokaż. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Dobrze zrobiłem? Super. To wiesz, to może jeszcze filtr nałożyć. Daj filtry. Szum. Rozrzucenie. Okej. Okay. Naprawdę dobrze. Super. Pokażę twoje zdjęcie klasie. Słuchajcie, Dawid już skończył. Koledzy z klasy po tym, jak Dawid poprzedniego dnia pokłócił się z nimi w sklepiku i zamknął w szatni koleżankę, uważają, że jest nienormalny. Od rana z niego kpią i naśmiewają się. Sam to zrobiłem. No pięknie widzę właśnie, Dawidko, ślicznie. Nie mów do mnie, Dawid! Uspokój się! Uspokój się! Dawid, połóż to krzesło. Uspokój się. Możecie się nie zgadzać, ale moje skromne zdanie jest takie, że pod opieką lekarza powinien być ten drugi, a nie Dawidek. Znaczy Dawid, dobrze, że nie usłyszał chyba. No bo mieć świadomość tego, że koleś jest chory, a ty zamiast mu odpuścić, żeby poszedł sobie w kąt, siedział sobie cicho sam ze sobą, to ty go prowokujesz i dlatego są takie sytuacje, dlatego się wkurwiasz na niego. Ej. Oni ciągle mówią do mnie Dawidek, a ja tego nie lubię. Gdzie jest jaki konfident? Ej, słuchajcie, czemu, jeśli Dawid was prosi, żebyście go tak nie nazywali, to po co to robicie? Dobrze, już nie będziemy. Podajcie sobie ręce. Dawid, w porządku? Mhm. No już.
Nie rozumiem, czemu zawsze ci nauczyciele zmuszają do podawania ręki. Nie wiem, typowy nauczyciel myśli, że świat w ten sposób zmieni, że zamiast ty kurwo, to będę mówił do niego ty przyjacielu mój kochany. Też miewałem takie sytuacje w szkole i nauczyciel mówił, podajcie sobie rękę. Wy tego nie robicie dla nas, tylko dla siebie, dla swojego świętego spokoju i wielkiego ego, że niby udało wam się przerwać konflikt. W czasie przerwy Zosia przymierza ubrania, które dostała w prezencie od Kingi. 16-latka nigdy wcześniej nie nosiła markowych ubrań. Jest trochę onieśmielona krótką sukienką, ale bardzo się sobie w niej podoba. No wiesz, fajnie, tylko naprawdę chyba jest za krótka. No coś ty, naprawdę bomba. Musisz siebie uwierzyć. Popatrz, jak ekstra wyglądasz. Teraz możesz wszystko, naprawdę. Psycha już mi naprawdę mocno siada. Ta koleżanka jest od niej wyższa o pół głowy i daje jej tą sukienkę, gdzie na niej jest to, moim zdaniem, dosyć krótko. To gdzie się tej kończyło ta sukienka? Każdy na ciebie poleci. Masz w ogóle... Znowu ona mogła ją zabić. No i co, przyjmujesz się taką brzydką, rudą małpą? Patrz, jak ona wygląda. A mogłabyś może stąd wyjść? Przepraszam, nie widzisz, że rozmawiamy? No właśnie widzę, no widzę, że z ciebie jeszcze po kraku dało się człowieka zrobić. Weź odwal się od niej, tylko wyjdź, bo rozmawiamy. Słucham? Coś ci się chyba do zębów przykleiło, grubasie. Masz jakiś problem? Wyłaź stąd! Masz jakiś problem? A ty sobie nie pozwalaj, młoda. Wynoś się stąd, rozumiesz? Zniszczę to ja ciebie. Wypieprzaj, pa pa! Ale jej nagadałam. No ekstra, widzisz? Dałaś radę, jesteś teraz z ekstra laską, dobra. Ło, panie, ale jej nagadałaś? Ona nie dojdzie do siebie po tym. Nie to co twoja koleżanka, która dochodzi za 100 zł. W tym samym czasie chłopcy z klasy Dawida postanowili w końcu dać mu nauczkę. Chcą w szatni go pobić. No. Chłopaki, co mi chcecie pokazać? Jak zwykle kilku na jednego, bo w grupie silni. No siemanko, chodź. Idziemy, idziemy. Stary, nie denerwuj się. Och, chłopie, teraz nie uciekniesz. Jeszcze raz rzucisz kogoś plecakiem. Albo zrobisz coś Kaśce. Albo będziesz się wpieprzał, sam cię nie trzyma. Bo co, Dawidku, co? Pójdziesz do wychowawcy się poskarżyć albo do mamusi, która cię do szkoły odprowadza. Zacznij się, rozumiesz? Zostaw go, psycholu! Dawid wpada w szał. W amoku szarpie leżącym Maksem. Jest bardzo silny i chłopcy nie potrafią go powstrzymać. Nie, ja proszę pana, on go zabije! Proszę, co to go? Trzymaj, Dawid, Dawid, uspokój się. Dawid, Dawid, przestań! Chciał się bić, że nie się bije! Uspokój się, Dawid. Jezu, krew mu się... Zbiegnij w higienistkę. Popatrz na mnie, ej, popatrz na mnie, popatrz na mnie. On jest psychiczny. Rzucił się na nas nie wiadomo czemu. Nieprawda, kłamiesz! To oni zaczęli, a teraz zwalają na mnie. Zawsze wszystko jest na mnie. Najchętniej wróciłbym tu z giwerą i wszystkich powysyłał. Wow, stop, stop! Mordo, spokojnie, to nie Ameryka. Chłopie, trochę spokojnie, ja tu odcinek na YouTube'a próbuję zrobić. Po lekcjach Kinga zabrała Zosię do centrum. Umówiła koleżankę na spotkanie ze swoim stałym klientem. Ci powiem. Słuchaj, to jest Zosia i podoba się jej ta sukienka. Cześć, Zosia. Uśmiechnij się, dziewczyno, uśmiechnij się. Podoba ci się? Ile ona kosztuje? Tylko 100 jest na wyprzedaży. 100 mówisz? Okej, okay, ale jak się uśmiechniesz? Boję się. Dasz radę, rozumiesz? Zośka, dasz radę, wszystko będzie okej. Okay. Muszę się teraz napić, chodź, idziemy. No chodź. Zosia jest przerażona, ale nie potrafi się sprzeciwić Kindze, która wszystko dokładnie zaplanowała. Kinga dba o swoje interesy i rozwija swoją firmę. Kinga daje miejsce pracy. Państwo jeszcze powinno dofinansować tą branżę. Młodzi ludzie stają się coraz bardziej ambitni i zaczynają zarabiać w coraz młodszym wieku. Czy to nie jest urocze? Ja pierdolę, nie wytrzymam. Nie chcę. No pij! Szybko. No jeszcze się trochę napij, słyszysz? Jeszcze. Dobra, widać, że to dopiero początkująca. Księga ulicy mówi, że seta nazywa się setą, bo trzeba ją walnąć na raz. Słuchaj, koleś już jest przy kasie, nie możesz się teraz wycofać. To naprawdę jest fajny gościu. I wiesz, lubię go. Ale proszę. Nie wystawię go, rozumiesz? Proszę cię, Księga, jedźmy do domu. Idziemy, idziemy, chodź.
No, jesteście. Proszę cię bardzo. Taka ci się podobała? No idź. Na razie, Kinga. No, cześć, trzymaj się. Wyluzuj, dziewczyno, wyluzuj. To taka spięta jesteś. Siadaj. Też się trochę denerwowałam za pierwszym razem. O nie, koleżanko, tu już jest mobbing w pracy i na ciebie nie mamy czasu, żeby ciebie słuchać. Poza tym słuchanie ciebie doprowadza mnie do nerwicy. Zosia uprawiała seks za pieniądze. 16-latka jest przerażona tym, co zrobiła. Jest jej wstyd i czuje do siebie obrzydzenie. Hej. Kolego, jeżeli dobrze widzę, stanąłeś na miejscu dla inwalidów. Czekaj, jak ona tam mówiła? A, że jest niezależną kobietą. Twoja niezależność właśnie przyjechała Volkswagenem. Zośka? Zośka, co jest? Niedobrze. Czekaj, zaraz, już ci dam wódkę. Cholera jasna, nie mam jej. Całą sytuację widzi Andrzej Lesicki, wychowawca Zosi i Kingi. Nauczyciel jest zaniepokojony zachowaniem dziewczyn. Na razie. Zosiu, za co on ci zapłacił? Można mi powiedzieć? Randomowo wygenerował się wychowawca. Koleś jeszcze podchodzi, rzuca 5 dych, ale przynajmniej kolejna stała się silna i niezależna, jak ta druga mówiła na samym początku. To nie pana sprawa, niech się pan odczepi. Zoska! Trzymaj te ciuchy. Po co to zrobiłam? Dlaczego dałam ci się namówić? Bo potrzebowałaś tej forsy. Twój ten ojciec to totalny pan, do którego nic nie obchodzi. Jeszcze Lesicki mnie widział. Lesicki, mi się nie przejmuj, rozumiesz? To nie jego sprawa. Czuję się okropnie. Słuchaj, też się tak czułam, ale spoko, przyzwyczaj się. Nie! Ja już nigdy więcej tego nie zrobię. Weź mi tutaj, nie pękaj. Umówiłam się na jutro z fajnymi gościami. Chcą nas zabrać do akwaparków. Wymoczymy tyłki, będzie naprawdę fajnie. Wyluzujemy się. Głupia jesteś, drugi raz tego nie zrobię. Słuchaj, już im obiecałam, tak? Jeden ma na imię Krzysiek, a drugi Rafał. Będzie naprawdę fajnie. To fajni kolesie. Widziałam ich profile, mogę też ci pokazać. Pogięło cię? Chcesz się z nimi przez internet umawiać? Przecież to jest niebezpieczne. Niebezpieczne są tylko czarne koty. Mówisz, jakby to była jakaś zabawa. Do śmiechu ci? Nie dramatyzuj, dziewczyno. Chcesz to iść sama, ale wiesz co? Jesteś nienormalna. Spadaj, głupia. Będziesz żałować, zobaczysz. Ej, wyobrażacie sobie to, że wracacie z pracy i jecie sobie ziemniaczki schabowego albo mielonego z Mizerio? Jesz, oglądasz sobie, a nagle pod oknem dwie prostytutki krzyczą i się wyzywają. Ale niestety biznes plan Kingi nie wypalił. A typiara już inwestowała, planowała przyszłość. Następnego dnia fizyk Andrzej Lesicki widzi, jak ojciec podwozi Zosię do szkoły. 16-latka cały czas bardzo przeżywa to, że uprawiała seks za pieniądze. Dzień dobry, Zosiu, zaczekaj chwileczkę, dobrze? Przepraszam, chciałbym z panem porozmawiać. A troszkę się spieszę do pracy, co się stało? Ale spotkałem wczoraj na mieście Zosię i trochę zaniepokoiło mnie jej zachowanie. Co robiła? To znaczy, czuć było od niej alkohol i kiedy z nią rozmawiałem, podszedł jakiś mężczyzna, powiedział do niej, że była super i dał jej 50 zł. Zośka, jaki mężczyzna? Jaki mężczyzna? Nie! Ojciec jest wściekły na córkę. W głowie mu się nie mieści, że dziewczyna mogła przespać się z kimś za pieniądze. Zośka, otwórz te drzwi. Otwórz, bo ja wyważę. Zostaw mnie, proszę. Nie żeby coś, ale jak zwykle obok musi być Małkowska. Przysięgam, ta typiara to jest fenomen tego odcinka. Ale proszę się uspokoić, dobrze? Proszę się uspokoić. Zośka! Proszę nam zostać, dobrze? Dziewczyny, na lekcję. Zosiu, proszę cię, uspokój się i chodź, pójdziemy gdzieś porozmawiać, dobrze? Co ty zrobiłaś? Jak myślisz, że dostałam kasę za ładny uśmiech? Przestań wyjść, co ty zrobiła? Ja tylko chciałam mieć trochę ładnych ciuchów i kosmetyku. Ty mi nigdy na nic nie dajesz. Co to się dzieje? Co to jest za awantura? Dziewczyny na korytarzu mi powiedziały. No, to jest delikatna sprawa, pani dyrektor. Aha. Proszę cię, nie płacz. Zosiu, chodź. Chłop właśnie uświadomił sobie, że syn byłby tańszy. Ale żeby nie było, ja nie atakuję żadnych kobiet, ja sobie po prostu robię jaja z odcinka. Chodź. Wiem, że nie dawałem jej dużo pieniędzy, ale czy to jest powód, żebyś na ulicę? Przecież miała dach nad głową, miała jedzenie. To, że nie mam dużo pieniędzy, to nie moja wina. Ja jestem za to odpowiedzialny? Jakby nie patrzeć, to częściowo twoja wina. Możesz zawsze zostać youtuberem. Możesz komentować paradokumenty, tylko miej zapisany numer telefonu do psychiatry w telefonie. Co to był za mężczyzna? No mów, Zosiu! Jak go poznałaś? Nie chcę o tym rozmawiać. Ale rozumiesz, co zrobiłaś?
Zdarzyło się to wcześniej? Nie, przysięgam. Ja nigdy wcześniej tego nie robiłam. Ktoś cię do tego namówił? Nie, ja sama. A kiedy ten mężczyzna dawał ci pieniądze, była z tobą Kinga, tak? Ona ma coś z tym wspólnego. Nie. Na pewno? No przecież mówię, sama to zrobiłam. Nie znam tego mężczyzny, nie wiem jak ma na imię i nie chcę wiedzieć. Jezu, nie mogę tego słuchać! Zośka, coś cię zrobiła! Jak ja cię wychowałem? Proszę pana, wyjdźmy na chwilę, dobrze? Ojciec Zosi jest wściekły. Nie dociera do niego, że on także ponosi część winy za to, co się stało. Panie lektorze, co? Jak on ponosi częściowo winę za to? Brak pieniędzy, słaba sytuacja finansowa nie jest powodem do... Jak ja mam być spokojny? Moje dziecko idzie na ulicę, puszcza się za jakieś fatałaszki, za pieniądze i jeszcze mówi, że to przeze mnie, bo jej daje za mało. Zgadzam się z panem, że to jej nie usprawiedliwia, ale Zosia nie jest złą dziewczyną. Proszę pana. Ja muszę mieć absolutną pewność, że Zosia rozumie, że źle postąpiła i że więcej się tak nie zachowa. Inaczej będę zmuszona skierować sprawę do sądu rodzinnego. Panią proszę, proszę tego nie robić. Proszę pana, czy pan ma dobry kontakt z córką? Czy pan rozmawia z nią o jej problemach? No, proszę pani, ja dużo pracuję, no mam dużo pracy, jestem zajęty. Interesuje się pan tym, co dzieje się w szkole, a poza szkołą? No, ja po prostu myślałem, a zna pan jej przyjaciół? Ja myślałem, że można jej zaufać. Proszę pana, ona musi mieć teraz w panu oparcie po tym, co zrobiła. Inaczej za chwilę zrobi dokładnie to samo. Chodźmy. Wyrzuci mnie pani ze szkoły? Nie, Zosiu. Ale muszę mieć absolutną pewność, że rozumiesz, co zrobiłaś i że nic cię nie usprawiedliwia. To, że dawałem ci mało pieniędzy, wcale cię, Zosiu, nie usprawiedliwia przed tym, żeby iść na ulicę. Ja rozumiem, że mogłaś się czuć gorsza od swoich koleżanek, ale to dalej cię nie tłumaczy. Ja przysięgam, że już nigdy tego nie zrobię. To było obrzydliwe. Chcę o tym zapomnieć. Zosia to dobra dziewczyna. Do tej pory nie było z nią problemu. Wręcz przeciwnie, nauczyciele bardzo ją chwalili. Popełniła straszny błąd, ale widzę, że żałuje. Nigdy więcej tego nie zrobi. Dlatego... wstrzymam się przed skierowaniem tej sprawy do sądu rodzinnego. O, jak słodko, tylko zaczyna się nuda. Next. A co ryczałeś w kiblu? Niech twoja sprawa. Trzymaj to. Przecież dam ci te ubrania, nie są mi potrzebne. Nie chcę ich, zniszczyłaś mi życie. Frajerka. Co ci się stało? No nie widzisz? Śniaki. Kinga pojechała wczoraj na spotkanie z dwoma mężczyznami, z którymi umówiła się przez internet. Mężczyźni byli agresywni i ją pobili. Ewidentnie Kinga dba o swoje interesy. Jedna pizda jej się wykruszyła, to pojawiła się druga. Ja wciąż kibicuję i wierzę w to, że rozwinie swoje skrzydła w tej branży, w której się odnalazła. Bycie przedsiębiorczym i kreatywnym w tak młodym wieku to jest dość... rzadka i bardzo fajna cecha. Myślisz, żeby mi uwierzyli? Sama się o to prosiłam. No to zadzwoń chociaż do mamy. Do mamy? I co, myślisz, że przyleci z Anglii? Myślę, że jak się dowie, co robisz, to tak. No nie sądzę. Wiesz, kiedy ostatnio raz widziałam moich starych? Nawet na święta nie przyjechali, tak mnie bardzo kochają. Gdyby wiedzieli, to na pewno by się tobą zainteresowali. Słuchaj, ty nic nie rozumiesz. Oni mają mnie cały czas głęboko, rozumiesz? Wyślą prezenty, kasę wyślą i to jest wszystko, i jest ekstra. Musisz komuś o tym powiedzieć. Zośka, co ty robisz? Zosia chce pomóc Kindze. Postanawia powiedzieć o wszystkim wychowawcy. Lesiński ci pomoże. Nie pomoże, rozumiesz? Nigdy mi nie pomoże. Sama sobie tylko. Mogę tylko na siebie liczyć, rozumiesz? Nieprawda. Zobacz, co oni z tobą zrobili. To tylko wypadek przy pracy. Nie. Dobra, nie chce mi się dalej. Skończyło się tak, że ona pobiegła do tego Lesickiego. Chciała się wygarać, ale ta druga jej powiedziała, że ona i tak to będzie robić, że ona niczego nie rozumie i się zakończyło. Jak ktoś chce obejrzeć cały odcinek, to zapraszam na playera, odcinek 9. Przyjacielu, jeżeli odcinek się spodobał, to zostaw łapkę w górę. Jeżeli dotarłeś do tego miejsca, napisz w komentarzu ciuchy, bo to był główny przewodnik tego odcinka. Polecam zostawić subskrypcję i no i co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Adios!